Wikipedii. Ja oczywiście jestem bardziej wikipedystą niż OSM-owiczem, niemniej trochę się w tego OSM-a bawię i w związku z tym jakby patrzę na OSM właśnie okiem wikipedysty, to była koncepcja, żeby z kolei druga osoba opowiedziała, jak widzi Wikipedię oczami OSM-owicza, ale się okazało, że albo OSM-owicze są zaawansowanymi wikipedystami, tak jak na przykład ja, albo odmówili współpracy, więc druga część nie wchodzi. W grę była rozmowa tam też z kolegami, że nie będą opowiadali właśnie, jakie wtopy zrobili w Wikipedii, bo to obciach. No więc po pierwsze króciutko o tym, co to jest w ogóle open stigma. No więc to jest po prostu, krótko mówiąc, mapa w internecie, którą każdy może edytować. Powstała 1 lipca 2004 roku, a OpenStreetMap Foundation, odpowiednik Wikimedia Foundation dla tego projektu został zarejestrowany 22 sierpnia 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Więc jest to projekt no, o w zasadzie no, 3,5 roku młodszy od Wikipedii. No i teraz jak to wygląda, tak? Więc no tak wygląda na przykład fragment mapy i ta to jest główna strona OpenStreetMap, taka podstawowa. No i to właśnie mamy mapkę, mamy tutaj ten znacznik w edycji, znaczy w zakładkę edycji. Wygląda to troszkę jak Wikipedia, ale zamiast tekstu mamy mapę. I teraz jak to się robi, tak? Więc bardzo często nawet ludzie, którzy pierwszy raz usłyszeli na przykład w Koalicji Otwartej Edukacji o OpenStreetMap, to jak to? Tą mapę może każdy edytować? Przecież to trzeba być fachowcem, geodetą, czy tam nie wiadomo kim. Jak można w ogóle samemu mapę rysować, na podstawie czego, tak? No i w przypadku OpenStreetMap to podstawowa rzecz jest taka, że się zbiera dane i informacje z terenu. Czyli się zbiera na przykład ślady GPS, który, przy pomocy telefonu komórkowego, jak on jest GPS-em, przy pomocy GPS-ów turystycznych. Są też takie tanie trackery tak zwane, które nic nie robią oprócz tego, że zbierają ślad. I generalnie współcześnie w zasadzie nieomal co druga osoba, młoda zwłaszcza, ma jakieś urządzenie, które umożliwia zbieranie śladu, więc to nie jest problem. No i oprócz tego, łażąc po ulicy, czy choćby znając swoją najbliższą okolicę, ma się na ten temat podstawową wiedzę, gdzie jest na przykład jakiś sklep, stacja benzynowa, czy droga jest na przykład dwujezdniowa, czy jednojezdniowa i tak dalej. No więc często to wygląda tak i bardzo dużo OSM-owiczów właśnie jest też zarazem rowerzystami, że sobie turystyczny GPS właśnie do ramy przykręcają. Jadą po prostu w miasto i im się ślad zbiera. No i potem oczywiście trzeba sobie założyć konto. W tej chwili zakładanie konta w OpenStreetMap jest zdecydowanie przyjemniejsze niż w Wikipedii, nie ma żadnej kapczy na przykład. I potem jak już mamy konto, to możemy przesłać ślad, tak? I na ogół mając to urządzenie, tutaj na przykład sam stwierdziłem na takich warsztatach, że to jest bariera dla wielu osób, że mają to urządzenie, mają w nim jakiś plik ze śladem, ale on nie jest w tym formacie, który jest akceptowany akurat w OpenStreetMap i wtedy sobie trzeba znaleźć jakąś aplikacyjkę, jest one są bezpłatnie dostępne w sieci, ale trzeba ją znaleźć i ten ślad musi być zapisany w formacie GPX. No i jak już się szczęśliwie ma ten ślad, no to sobie go można wygrać i po wygraniu to wygląda na przykład, tworzy się taka jakby odpowiednik strony dla grafiki Wikipedii, jest opis tego śladu, kto jest autorem, kiedy zrobił i co to jest, bo jeszcze on się tak animuje fajnie, że pokazuje tak kolejne fragmenty tego śladu, jak kolejno były zbierane. I to jest na przykład osiedle w Łodzi na Gopdowicza, po którym zamknięte osiedle. Ja tam akurat byłem na imieninach znajomego. Na chwilę wyskoczyłem, połaziłem władę i normalnie nie można wejść, tak? No i przeszedłem tam 2-3 razy po każdej ścieżce, no i to już jakby mapa się sama rysuje w ten sposób. No i potem ten ślad mając, można właśnie kliknąć na tą edycję i w momencie, kiedy te ślady są już na serwerze, to
tu ją też na mapę i tutaj właśnie jest ten podstawowy edytor, który się pokazuje, jak się kliknie na edytuj. I te takie tu, o, te niebieskie ślady, to są ślady. I to są nie tylko własne ślady, ale są ślady wszystkich ludzi, którzy załadowali akurat na ten fragment mapy. Jest też możliwość wyłączenia tych śladów obcych i wyświetlenia tylko własnego śladu, jak ktoś powie, są takie miejsca, które tych śladów jest taka masa, że ktoś się do własnego rysować. No i mając te ślady, można na przykład, akurat tutaj tego może za dobrze nie widać, ale na przykład wyrysować jakąś taką małą uliczkę i można po pięknie stwierdzić, że brakuje jakiegoś punktu ciekawego, żeby sprawdzić, czy miejsce i go wstawić. Czy na przykład stwierdzić, że obraz budynku nie pasuje idealnie i trzeba go troszeczkę poprawić. I on właśnie tutaj w tej chwili ten budynek jest włączony do edycji. No i teraz tak, jak to jest zapisywane? No i potem się oczywiście klika na zapis i natychmiast się to na tej mapie pokazuje z takim lekkim opóźnieniem wynikającym z tego, że ta mapa jest renderowana. I teraz jak to jest zapisywane? Tak? Struktura bazy jest taka, że ona się składa właściwie z czterech elementów. Pierwszy element to są węzły punkty. Jak się w tym edytorze mapy gdzieś kliknie, to się utwarza punkt. Potem, jeśli się przeciągnie myszką od punktu do punktu, to się tworzy drogi. Drogi to są po prostu połączone z sobą kolejno węzły. I to, co czasem ludzi na początku bardzo mnie też trochę dziwiło, że jak się weźmie taki węzeł, znaczy jak się taką drogę zamknie, zrobi się taki zamknięty ślad, to się go całego zaznaczy, to wtedy to jest obszar, a nie droga. Czyli na przykład obrysy budynków się robi w ten sposób, że jak się robi drogę dookoła budynku i zaznacza to jako obszar. No i potem następna rzecz to są relacje, to są powiązania z sobą węzłów, drogów i obszarów. Te relacje to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale w momencie, kiedy się rysuje w edytorze, to te relacje się automatycznie tworzą same, aczkolwiek czasami jak ktoś coś poknoci na przykład na mapie, to trzeba kliknąć i te relacje zmienić, albo coś z czymś, na przykład powiązanie czegoś z czymś usunąć. No i wreszcie, jak już mamy te węzły, drogi i obszary narysowane, no to trzeba powiedzieć, co to jest. I do tego służą tak zwane tagi, czyli można powiedzieć ogólnie opisy. I one się składają z dwóch typów. Pierwsze to jest, które mówi, co to jest, czyli na przykład dom, droga, płot i tak dalej, a drugi, jakie ma atrybuty. Czyli na przykład, jak mamy drogę, to czy to jest droga krajowa, czy to jest droga, która nie jest nie, jest nie, jaką ma nawierzchnię, jaką szerokość, jaki to jest numer drogi krajowej, na przykład i tak dalej. I tych opisów, tych tagów jest bardzo dużo, można bardzo dokładnie i szczegółowo każdy obiekt dopisać. No i potem tutaj mi kolega zwrócił uwagę, że mapa nie jest podzielona na kartę, jak to napisałem, tylko to tak, to jest jedną dużą bazą danych, natomiast jak się pobiera tą bazę, to oprogramowanie automatycznie wybiera tylko te obiekty, które są na danych kafelkach, czyli danych fragmentach mapy, które my chcemy edytować, ponieważ to jest mapa całego świata, tak jak za każdym razem, to są już pewnie terabajty ściągać na swój komputer, to by się tego nie dało edytować, więc oprogramowanie działa tak, że ściąga tylko te obiekty, które są na tym fragmencie mapy, które sobie chcemy edytować. No i właśnie urokiem OpenStreetMap jest to, że sama baza jest na wolnej licencji, w tej chwili wciąż jest jednak na CC BY-SA i dzięki temu można pobrać bezpośrednio z serwera te dane i sobie renderować jak się chce. Można sobie na przykład stworzyć swój własny render, żeby pokazać, dajmy na to, na przykład jest taki render strażacki, który pokazuje tylko to, co jest ważne dla strażaków, czyli stacje, stacje pożarowe, później gdzie są hydranty i tak dalej, i tak dalej. A jest też na przykład render, który jest turystyczny, jest render, który jest dla rowerzystów, jest render ten taki podstawowy, ogólny i wiele różnych. Jest też możliwość wzięcia tych danych z bazy, rzucenie tego na przykład jakiś podkład typu na przykład poziomnicę, albo na przykład dodanie do tego bazy danych na przykład nieruchomości do sprzedania. No
i teraz tutaj takie śmieszne, bo ja mówiłem to na Gizbe, gdzie powiedzmy załóżmy nie było Wikipedii, więc tutaj nie będę tłumaczył, czy co to jest Wikipedia, tak? Wszyscy wiedzą, że to jest encyklopedia internetowa, którą każdy może edytować, kiedy powstała. No i jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda strona główna, to bardzo. No i teraz przejdziemy do porównania. Tak? Pierwsza rzecz to jest to, że no, Wikipedia, wiadomo, to jest 5-6 najczęściej oglądana strona na świecie, ma zasięg globalny 15% globalnie, co oznacza, że każdej doby 15% osób, które w ogóle na świecie mają dostęp do internetu, przynajmniej raz zagląda do Wikipedii. Tak? Natomiast, no i w Polsce to jest 9 najczęściej oglądana strona. Natomiast OpenStreetMap, no to jest 9000, 8000 miejsc globalne. Zasięg dobowy jest w sumie, no nie śladowy, ale zdecydowanie o dwa rzędy wielkości mniejszy niż w Wikipedii. I w Polsce to jest 3500 na najbardziej popularna strona. Z tym, że w przypadku Wikipedii to w zasadzie przeważająca liczba osób korzysta z Wikipedii, wchodząc na Wikipedię. Natomiast w przypadku OSM, ze względu na to, że jest dużo serwisów, renderów, na przykład choćby Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska swój własny render uruchomiło, to ludzie korzystają z OSM-u, nawet czasami nie wiedząc, że to jest OSM do końca, tylko po prostu wchodzą na jakiś serwis, który z tego korzysta, więc właśnie ta statystyka dotyczy tylko tej głównej strony OSM-u, więc nie uwzględnia użycia w odbiornikach GPS, i właśnie na różnych innych stronach, choć a z kolei użycie Wikipedii w różnych innych aplikacjach, jak również w sumie oprócz może tego wirtualnej Polsce, to w Polsce to te pozostałe powiedzmy mirole nie są zdecydowanie mniej popularne od samej Wikipedii, czy tak polecamy, tak nie jest. No i teraz jeśli chodzi o porównanie wzrostu liczby edytorów, no to to jest bardzo duże podobieństwo. Jak wiadomo, Wikipedia na skali, jeśli chodzi o liczbę edytorów, to był wzrost wykładniczy, a potem stabilizacja i lekki spadek w tej chwili. Natomiast OSM jest jakby o 3-4 lata do tyłu w stosunku do nas, czyli jest w fazie dużego wzrostu w tej chwili. O, tutaj widać dwa akurat, a to jest jeszcze Wikipedia, liczba artykułów. I teraz właśnie też usiłowałem wyjść do tego i potem dzięki temu, że ja bym pokazał, jaka jest w tej chwili liczba użytkowników właśnie OSM edytorów. No to tutaj globalnie to jest w ogóle tak jak widać 2-3 tysiące osób i w zasadzie w tej chwili jest w miarę stabilna ta liczba. A tutaj jest dla Polski statystyka, czyli dla ludzi z Polski, jak widać w tej chwili liczba OSM-owiczów w Polsce jest w okolicach 50. Takich, którzy regularnie edytują. No i natomiast jeśli chodzi o statystyki, to tu jest w kontentu, no to tu jest ten problem, że nie wiadomo co wziąć pod uwagę, bo w momencie, kiedy by wziąłeś same punkty, to liczba punktów rośnie wykładniczo ze wzrostem mapy, ale to jest naturalne zjawisko, bo powiedzmy narysowanie jednej drogi to jest ileś tam punktów, potem ktoś zrobi jej powiązania, to liczba powiązań wzrasta wykładniczo z liczbą obiektów, tak? To jest naturalne zjawisko. Natomiast jeśli chodzi o na przykład, to jest właśnie liczba tych poszczególnych punktów, a pod spodem jest liczba obiektów, można powiedzieć, czyli takich obiektów, które są. I potem ta zielona to jest ile śladu GPS jest, to jest w sumie w miarę taka w tej chwili stabilna liczba, a tutaj do powiedzmy w 2004, tutaj na początku był też taki wzrost dokładniczy, jak tutaj. No i tutaj też jeszcze jedna statystyka, która właśnie pokazuje drogi i relacje i tutaj widać, że liczba dróg jest, wzrasta bardzo wolno, natomiast relacje idzie do góry, bo tych relacji właśnie jest i tak nazywane wykładnicze zjawisko. No i teraz takie podobieństwa, tak? Oczywiście Wikipedia to jest encyklopedia, którą każdy może edytować, OSM mapa świata, którą każdy może edytować. W Wikipedii mamy samą kontrolę społeczności, w OSM-ie też.
licencja w tej chwili jest jeszcze zgodna, a potem będzie już cały czas zapowiadana organizacja do tej licencji bazowanej. Będzie mogła być używana Wikipedia, to jest zgodna licencja. No i Wikipedia jest zarządzana przez Wikimedia Foundation, OSM, przez OSM Foundation. Wikipedia ma lokalne chaptery, OSM też ma lokalne chaptery, między innymi OpenStreetMap Polska. No i jest też podobieństwo założycieli, tak ojcem Wikipedii jest Jimmy Wales, a ojcem OSM jest Steve Coates, jak widać młodszy serwis i zdecydowanie młodszy również założyciel. Natomiast różnice podstawowe. No oczywiście Wikipedia bazuje na wiarygodnych, publicznie dostępnych źródłach i original research, wiadomo, jest zakazane, tak? I piszemy z głowy. Natomiast OSM na odwrót. Bazuje się na szerach z GPS, podkłada ortofoto i obserwacje w terenie. I oczywiście zwłaszcza ślady GPS i obserwacje w terenie są kluczowe dla przydatności tej mapy, więc to jest czysty original research, jakbyśmy powiedzieli w Wikipedii i on jest właśnie zalecany. Tak? To jest mapa jest stworzona przez użytkowników nie na podstawie jakichś danych zewnętrznych, tylko tego, co sami widzą i co sami zarejestrują. No i potem Wikipedia jest edycja tekstu w ogniu przeglądarki, a OSM się rysuje zewnętrznych aplikacji. No i teraz tak, dla mnie było też takim zaskoczeniem, Wikipedia to wiadomo, jest żywa, liczna społeczność, w której występują cała masa konfliktów, dyskusji nieustannych, całe towarzystwo jest mocno rozgadane i ciągle z sobą się spiera, natomiast w OSM-ie konflikty edukacyjne są raczej rzadkością. Potem druga rzecz, że w Wikipedii mamy bardzo skomplikowany system uprawnień edytorów, a w OSM-ie zupełnie różna płaska społeczność, a nawet się próbowano, jak można zostać administratorem OSM-u, nikt tego na przykład z ludzi, którzy w Polsce tutaj nie wiedzą, administratorem w cudzysłowie zostaje się po prostu w ten sposób, że się takie narzędzia ma, które sprawdzają na przykład kto co naknocił w cudzysłowie, bo większość edycji jest dobra, ale kto co dodał do mapy, czy usunął w ostatnim czasie z Polski i jest grupa osób, która po prostu to przegląda i to sprząta. Ale to może zrobić każdy. I to, co jest właśnie zabawne w OSM-ie, że w Wikipedii administrator ma władzę przede wszystkim kasowania, tak? Natomiast w OSM-ie skasować może każdy. I każdy obiekt w każdej chwili sobie można skasować. Z tym, że oczywiście istnieje możliwość zrewertowania czy przywrócenia tego obiektu. No i to, co jest w OSM-ie dla mnie też było, że można sobie dłubać miesiącami, jak się nie zrobi niczego złego, tylko się w miarę dobrze tam to rysuje, to się nikt nie czepia, nikt w ogóle nie zaczepi kompletnie takiej osoby, tylko nawet można nie mieć świadomości, że jest za tym jakaś społeczność. Natomiast oczywiście nieustanne dyskusje, a w OSM-ie w zasadzie konflikty zdarzają się tylko wokół definicji nowych tagów, które są dodawane do bazy danych i zdarzałem, słyszałem o konfliktach, jak tam w Izraelu na przykład byliśmy, to tam opowiadali ludzie, że były na przykład dyskusje na temat nazewnictwa geograficznego na wschodnich obszarach, czyli typu Palestyna właśnie, czy Cypr i inne takie miejsca. Natomiast tu w Polsce tego typu konfliktów, nazwijmy to politycznych, w zasadzie nie ma. No i Wikipedia tak ma skomplikowaną strukturę, a w OSM jest zupełnie płaska. I teraz to jest też dla nas ciekawe, że jest trochę inny model komunikacji, tak? Bo w Wikipedii jest cała masa kanałów komunikacji. Mamy strony dyskusyjne, kawiarenkę, głosowania, listy dyskusyjne, IRC, jeszcze teraz na Facebooku się ludzie komunikują i tak dalej. I mamy też liczne głosowania i konkursy i w zasadzie jest tak, że nie da się edytować Wikipedii nie mając kontaktu ze społecznością, a w OSM jest komunikacja głównie poza samym projektem, czyli mamy tam jest WIK takie, są listy mailowe, jest forum i no jest niby kanał IRC, ale tam się dużo życia w tym kanale, że trzeba wiedzieć, że tam przyjść, żeby też był. No. A ja porównuję sobie do Wikipedii. No tak. No i właśnie ja miałem takie wrażenie,
że ja muszę sam poszukać kontaktu ze społecznością. Ta społeczność ze mną nie skontaktuje raczej, tylko ja muszę się zorientować, gdzie tu pójść. Na przykład nie ma takiego bezpośredniego linku do forum, tylko trzeba znaleźć to forum, tam wejść, tam znaleźć jeszcze w tym forum polską sekcję i tam dopiero można się ewentualnie poczytać sobie, co tam słychać. Nie jesteś źle. No ale znaczy mówię o swoich wrażeniach w porównaniu z... Już teraz jest lepiej, bo już teraz piszesz OpenStreetMap w Google, to po raz pierwszy link prowadzi z naszej strony. No tak. I tam już jest kontakt. No tak, tam jest kontakt, no tak, tak. No i właśnie, a z kolei podobieństwo jest też takie, że w Wikipedii są takie projekty, akcje edycyjne, takie spotkania jak dzisiaj, a właśnie też, bo jak już jest polski chapter, to już się zaczyna coś dzisiaj, że są właśnie mapy party realnie organizowane, że się ludzie zbierają w jakimś miejscu, żeby zmapować jakiś fragment terenu, który jest słabo zmapowany. No i też zaczynają się stopniowo próby organizacji konkursów różnego rodzaju. Na przykład był taki niedawno śmieszny konkurs robienia mapowania hydrantów, tak? I kto tam najwięcej tych hydrantów zmapował, to cieszył się, że jest na liście. Natomiast następna ciekawa rzecz na Mamiluma to czarka organizacyjna. W tym sensie, że Wikimedia Foundation, wszyscy wiemy, to nie jest organizacja członkowska, tylko to jest fundacja. Tak? Więc definicje fundacji nie są organizacjami członkowskimi, ale ma takie elementy demokracji w postaci wyboru części rady powierniczej przez społeczność projektów i chaptery, ale często wrażenie ludzi jest takie, że to jest w zasadzie taka czapka odgórna, w której demokracji nie ma właściwie w fundacji za dużo. Natomiast z drugiej strony sama społeczność wikimediowa jest dosyć dobrze zorganizowana i Wikimedia Foundation musi się z nią liczyć. Wielu rzeczy po prostu, które próbowała na przykład fundacja wdrożyć, nie wdrożyła z tego powodu, że społeczność głównie anglojęzycznej Wikipedii powiedziała nie, my tego nie chcemy i musieli odpuścić, bo inaczej by rozwalili prawdopodobnie projekt. Czytałem na przykład we włoskiej Wikipedii był strajk, który w ogóle nie był z fundacją dyskutowany, więc społeczność zrobiła strajk i koniec. A fundacja była w szoku, bo w ogóle nie została poinformowana. Znaczy, przed strajkiem, znaczy wiedzieli przed strajkiem, ale bardzo później. No, no tak, nie zdążyli się. No i Wikimedia Foundation, to już jest duża firma, można powiedzieć. Ma już teraz już ponad 100 osób w tej chwili, tak jak to jeszcze nie było, ale teraz już mamy takie różnego rodzaju kontrakta i zresztą to jest taka cicha, nieoficjalna informacja, że te etaty pochłaniają ponad 50% budżetu. Natomiast budżet ma oczywiście w okolicach 20 milionów dolarów rocznie mniej więcej i jest kilkadziesiąt chapterów na świecie, większość jest biedny, ale kilka ma budżety ponad miliona dolarów rocznie, więc same w sobie te chaptery, na przykład niemiecki, czy angielski, czy francuski są bogatsze niż, jak pokażę, niż całe OpenStreetMap Foundation. Natomiast OpenStreetMap Foundation, co ciekawe, to jest organizacja członkowska. Jak ktoś chce się zapisać, to wpłaca 15 funtów rocznie i potem może brać udział w wyborach siedmioosobowego zarządu. Więc to jest, nie trzeba nawet mapować, więc wpłaca się po prostu 15 funtów i się dostaje prawo głosowania. Nie ma absolutnie nikogo na etacie, całkowicie 100% w tej chwili to jest organizacja wolontariuszy. W ramach tego, oprócz tego zarządu są takie grupy lokalne, no i mamy stopniowo coraz więcej lokalnych chapterów. Co ciekawe, społeczność edytorów to nie są członkowie OpenStreetMap Foundation. Znaczy jest oczywiście część tych członków OpenStreetMap Foundation, to są edytorzy, ale zasadniczo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu im się to podoba, chcą mieć wpływ na to, jak to działa, ale sami nie są edytorami. I z kolei z drugiej strony społeczność edytorów jest rozproszona i słabo zorganizowana, czy też stopniowo zmienia, bo powstają te lokalne chaptery. Jednak generalnie to jest tak, że sama społeczność nie ma dużego wpływu na OpenStreetMap Foundation i w zasadzie tam jest rada tych siedmiu mądrych, którzy w zasadzie o wszystkim decydują, na przykład o tym, żeby zmienić licencję.
jest w tej chwili 10 lokalnych chapterów, w tym Polski. No i budżet, jak próbowałem poszukać, no to jak widać, to jest 100 tysięcy funtów, czyli to jest tyle, co ma średniej wielkości chapter w strukturze w Wikimediowym. Natomiast nie ma tam jeszcze danych za 2011 rok. Oni mają też stopniowo coraz więcej i więcej pieniędzy, ale na razie to jest suma w porównaniu z fundacją Wikimedia śmieszna. Tutaj może krótko, oczywiście wiadomo, że tu i tu jest zakładka edytuj. Natomiast to, co jest ciekawe, bo tekst się w Wikipedii edytuje bezpośrednio, jest po prostu ekran edycyjny, się pisze na żywo. Natomiast w OpenStreetMap mapy się tak nie da, tak? Musi być jakiś program do rysowania. No i to jest tak zrobione, że jest po prostu taka dosyć ciężka aplikacja fleszowa, podstawowa odpoklacz, którą jak się kliknie edytuje, to ona się pojawia. Natomiast bardzo wielu zaawansowanych edytorów się z tego podklacza wycofuje i sobie instaluje niezależne edytory, takie jak JOSM czy Mercator. Z tym, że no te edytory, jak na początku na przykład JOSM jest taki trochę odrzucający, bo to jest taka dosyć skomplikowana, można powiedzieć, ale jak się człowiek do tego przyzwyczaja, to się dużo lepiej edytuje niż w podklaczu. No i ma zalety, że jest przetłumaczona na polski, a podklacz jest tak poślawo, częściowo przetłumaczony, częściowo nie. Że tu jest pełno tych okien, na przykład w podlaczu nie można łatwo zobaczyć, kto jest autorem na przykład jakiegoś fragmentu w mapę, w każdym razie nie wiem, jak to zrobić, natomiast tutaj można sobie otworzyć właśnie jeden z bocznych paneli, który pokazuje, kto jest autorem danego fragmentu, danego obiektu na mapie. Znaczy, ja tutaj może wtrącę. Podlasz ma jedną podstawową wadę, jeżeli chodzi jako edytor. Po prostu on pewnych obiektów nie rozpoznaje. Zaznaczysz jakiś obiekt, no to po prostu podlasz stwierdzi, że jest to Anną i po prostu niektórzy ludzie myślą, że a to jakiś śmieć, no to dźwig, prawda? A my żarkiem potem ten, wkurzamy się, musimy to rewertować, pisać z tym gościem, no czemu to popsuł, a on po prostu nie wiedział, że to jest coś ważnego i to skasował. Dlatego używamy właśnie JOSM tak naprawdę. No i teraz jak mamy strukturę danych, to też jest dosyć istotna rzecz, że w Wikipedii content jest, można powiedzieć, zatomizowany, to znaczy jest podzielony na artykuły, jeszcze w artykułach są sekcje, więc tych większych, więc w zasadzie jeśli się coś naknoci w jednym artykule, to nie wpływa na inne. Natomiast OpenStreetMap to jest ciągła baza danych całego świata i jest wiele obiektów, które można łatwo popsuć, nie mając do końca tego świadomości. Na przykład czytuje się fragment, powiedzmy, dajmy na to, Śródmieście Zgierza. Przez Śródmieście Zgierza przechodzi droga krajowa numer 1 i można niechcący złapać tą drogę krajową numer 1 gdzieś przenieść. I to wpłynie nie tylko na to, na Zgierz, tylko przesunie się jeszcze całą masę punktów tej drogi numer 1 w jedną i w drugą stronę, powiedzmy Ozorkowa, Połódź. Tak? I wtedy, i oczywiście te edycje są bardzo łatwo zauważalne, błędne i są szybko rewertowane. Niemniej właśnie jest to, że się edytuje po prostu ciągłą strukturę, którą można w jednym miejscu zreferować i w drugim niechcący zepsuć. No i w Wikipedii jest łatwo dostępna historia zmian każdego artykułu, gdzie mamy gify, można łatwo zrobić rewers stosunkowo nawet nie będąc administratorem. Natomiast w OSM jest historia zmian ukryta i złożona. Bo każdy obiekt, każdy węzeł w tym obiekcie, każda relacja, każdy ptak może mieć innego autora. I jak mamy nawet mały fragment mapy, to się okazuje, że tutaj coś dorysowała jedna osoba, tu druga, tu trzecia, tu czwarta. I jeszcze na samej mapie nie widać tej historii, można tego łatwo sprawdzić. I dodatkowo rewertowanie wymaga różnych trików technicznych, które ja na przykład nie umiem zrewertować.
się, nie bawiłem się do tej pory w administrowanie tym, także, ale wiem, że koledzy mają różne sprytne narzędzia, które pomagają to robić. Natomiast właśnie tak mówię, zabawne jest to, że każdy może wszystko skasować. Tak mi się zdarzało nieraz kasować różne obiekty. Na przykład na Orachowie ostatnio byłem rowerem, była wysuwana rzekoma droga, a drogi nie było, tylko był płot i za tym budynek i po prostu tą drogę po prostu ciachnąłem, bo i nie ma. Nie wiem, kto tam, nawet nie sprawdzałem, kto tam to wrysował, nie jest to tak ważne. To co? To może był podcast. No i z kolei bariery, no to wiadomo, w Wikipedii mamy Wikicode, kłopot z tym trochę uploadem w grafik, natomiast oczywiście społeczność, a w OSN-ie trzeba, no, że nie trzeba koniecznie, bo na przykład, żeby wysobywać powiedzmy punkty typu na przykład jakiś stomatolog czy coś takiego, nie trzeba mieć odbiornika, ale jak się chce być rasowym mapowiczem, to zdecydowanie sobie odpowiednim GPS trzeba zafundować. No i dosyć skomplikowany ten zestaw tagów i te tagi niestety są wszystkie anglojęzyczne, chociaż na przykład JOSM tłumaczy to jakby. I czasem jest też zagadka, jak coś opisać, są dyskusje na przykład typu, nie, mamy drogę leśną z czymś tam, jak na przykład opisać, że tam jest żwir, potem jest kawałek trawy, potem znowu żwir, jak to kolejno powinno być prawidłowo, jaki to jest typ drogi, na przykład, czy to jest ścieżka, czy to jest droga leśna i tak dalej. To... Kałuże zaznaczacie? Słucham? Kałuże. Nie, kałuże chyba jeszcze nie. Kałuże tylko nie duże. Kałuże tylko małe. Jak się już tak bardziej to chce wejść, no to jest sporo różnych sekretów technicznych, typu właśnie możliwość włączania, wyłączania określonych was, edytowanie właśnie samych relacji. Ja na przykład do tej pory nie opanowałem w pełni edytowania relacji. Dopisywania różnych dodatkowych informacji, które w ogóle nie są na mapie renderowane, ale warto je wpisać, bo może kiedyś będą, albo ktoś sobie render zrobi, który to będzie akurat pokazywał na przykład z hydrantami. Jest tak, że hydranty nie bardzo są na mapie pokazywane, ale była akcja dodawania hydrantów, bo te hydranty się pokazują na tej mapie pożarniczej. W Wikipedii mamy bardzo skomplikowany i rozbudowany system stron pomocy i są obszerne, ale nieraz tak skomplikowane opisy, że głowa od tego boli. Natomiast w OSM są prostsze opisy, ale bardzo często niewystarczające. Na przykład jak ja zaczynałem, to miałem osobistego mentora w postaci Jadla i się go pytam, słuchaj, a jak to tu zrobić, tak? Na przykład typowy problem w Łodzi, mamy kamienicę, która ma w środku podwórko. Jak to wrysować? Jeden prostokąt, drugi, żeby te dwa prostokąty się odjęły i zrobiło się dookoła, więc też się pytałem różne osoby i też mi tam w końcu udzielił odpowiedzi, jak to zrobić, ale tak całkiem intuicyjnie się tego nie da zrobić. Trzeba odjąć dwa prostokąty od siebie. No nie do końca, ale to, no ja się... Trzeba znaleźć. Ale no jest trochę takich technicznych trików, które jeszcze mi się trzeba zapoznać. Na przykład bardzo często początkujący ludzie, którzy dopisują jakieś ścieżki, nie wiedzą, że trzeba ją powiązać z drogą. Tak? Jest na przykład ścieżka, ona się niby kończy, na przykład z koniec lasu, ale potem oczywiście można na przykład rowerem czy na piechotę przejść do głównej drogi. Więc żeby ten fakt zaznaczyć, to żeby potem na przykład ktoś, kto używa tego w lesie turystycznym, wiedział, że może przejść, trzeba połączyć z główną drogą, żeby się relacja zrobiła między właśnie tą drogą główną, a tą ścieżką. No i wreszcie Wikipedia znana, wysyłka społeczna, teraz system zatwierdzania zmian, ale też można stosunkowo łatwo uzyskać opiekę, jak się odpowiednio do tego z pokorą na starcie, jak tu się mówi, podejdzie. Natomiast na OSM-ie jest, ja miałem takie wrażenie, że sobie edytuję i chociaż te koledzy żartowali, że ponieważ prezes Wikimedii edytuje, to jego nie ruszamy, tak? Dlatego nawet jak ktoś na niego przyjdzie, to nikt nic nie mówi, podobno. Może jakby osoba taka nieznana kolegom z OSM-u by zaczęła, no to może by miała jakiś kontakt. No, ale generalnie jest takie wrażenie, że po prostu sobie wysłuchamy i się upiecze. No i w Wikipedii nie ma bariery językowej opuszczonej, może trochę, natomiast w OSM jest. I to polega na tym, że jest
podstawowy interfejs, na przykład czyli OSM są przetłumaczone, ale sama mapa jest wielojęzyczna. Na przykład jak byłem w Haifie, próbowałem coś tam edytować, to macie tą mapę tak z hebrajskimi nazwami ulic, po hebrajsku napisanymi i tam nawet na czy to edytować i no nie zmienię tu nic, tak? Na przykład jak dzisiaj sklep po hebrajsku, no nie wiem, ale to wypada tutaj na przykład jest jakiś punkt ratownictwa i żeby go dobrze opisać taki punkt, to powinienem po hebrajsku opisać, tak, no więc zrobiłem ślady, załadowałem ślady, ale się bałem tam w ogóle edytować to. Czy tak samo powiedzmy mamy mapę Rosji, znaczy to jest jakieś rosyjskie miasto, już nie pamiętam, które, no to ono też jest po prostu ruchami napisane i dla kogoś to nie zna, nie zrobi tego. Aczkolwiek jest tak, że są takie starania czynione, żeby właśnie dodawać angielskojęzyczne, powiedzmy, czy łacinką pisane nazwy. Tutaj na przykład mamy fragment Tokio, tutaj widać Japończycy dodając na piasach łacińskie odmiany, co już daje jakąś nadzieję na edytowanie tego, jak się podoba. I tak samo ta bariera występuje, jak na przykład na, tam do Haify jechałem, to też żeby sobie do turystycznego GPS-a za ten fragment mapy załadować, to się naszukałem takiej mapy do załadowania na Garmina, żeby ona nie była z hebrajskimi napisami, bo się po prostu krzaki okazywały, to bezużyteczne, więc znalazłem taką, która w jakiś prymitywny sposób zamieniała alfabet hebrajski na łacinkę automatem. No i wreszcie promocja, konkurencja, to Wikipedia, to wiemy, że w zasadzie Wikipedia zmiotła wszystkie inne encyklopedie de facto w internecie i Google zawsze się zaprowadzi do dziewczyn Wikipedii, czego by się nie szukało. I że już w zasadzie Wikipedia w tej chwili jest powiedzmy produktem w miarę gotowym do użycia, no rzeczywiście użytecznym już na wielu osób. Mamy też całkiem sporo informacji w mediach, nie zawsze pozytywnie, ale cały czas tam coś się pojawia. No i właśnie nie mamy praktycznie konkurencji, przynajmniej jeśli chodzi o bezpłatne encyklopedie internetowe, że dla siebie ma szansę przejść. Parę osób próbowało bez efektu. Natomiast jedyne co to jest konkurencja, jeśli chodzi o edytorów, w razie że czasu przez inne popularne strony społecznościowe. No i w związku z tym generalna idea, że raczej nam już teraz zależy, żeby robić akcje warsztatowe, szukać nowych edytorów jakichś niszowych, niż powiedzmy w ogóle informować o tym, że Wikipedia istnieje, bo to wszyscy wiedzą. Natomiast w przypadku OSM-u jest inaczej. No, przypadkowo zapytane dziecko w szkole nie wie, co to jest OpenStreetMap, a co to jest Wikipedia, doskonale wie, tak? To jest częściowo tylko użyć do tego użycia, na przykład wiele małych miejsc. W dużych miastach jest na przykład w Polsce w miarę dobrze, natomiast małe miejscowości bardzo często jest tylko jedna droga narysowana i w zasadzie nic więcej. I to, co jest słaba funkcjonalność tego podstawowego serwisu w porównaniu z konkurentem. Znaczy w zasadzie podstawowy serwis pokazuje mapę i można tą mapę edytować. Jest dodana tylko taka funkcja, żeby na fragment mapy wyeksportować na trzy różne sposoby i dodać ich do pina i to wszystko, co można zrobić. Natomiast nie ma tak jak w normalnych komercyjnych serwisach, że można wyznaczać trasę, można robić własne osobiste mapki i tak dalej, jak w Google'ach. Natomiast jest dużo oczywiście różnych serwisów, które oferują różne usługi na bazie OSM. No i jest bardzo duża konkurencja ze strony innych bezpłatnych, nie wolnych, ale bezpłatnych map online. Oczywiście przede wszystkim Google Maps, Targeo w Polsce, Naftek ma swoją też, można nam mapę na sieci Naftek na skokowym i bezpłatnie są i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inna sytuacja niż ma Wikipedia. No i w związku z tym OpenStreetMap moim zdaniem powinien zdecydowanie promować w ogóle samą markę jako taką, także w ogóle istnieje. No a oprócz tego oczywiście też szukać na różne sposoby edytorów, ale z drugiej strony ma fajną możliwość, czego już w Wikipedii się nie da zrobić, mianowicie na przykład mapy party można na przykład zorganizować w szkole,
i użyć tego na przykład do lekcji geografii, albo lekcji, co jest dookoła ciebie, dać dzieciakom kwatery na przykład i żeby opisywały na mapie najbliższe obiekty i sobie same narysowały na przykład swoją wieś. Były takie projekty w różnych miejscach. To jest fajny sposób przyciągania ludzi. No i na koniec troszeczkę o współpracy, więc mamy oczywiście dodatek, że domy diabliki wyświetlają sprawnie mapę, pokażę to zdarzy, jak tam kliknie na ten pozycję dotyczącą danego artykułu, się wyświetla fajna mapka właśnie, która pochodzi z OSM-u. I dzięki temu Wikipedia ma interaktywną mapę, którą można bez przeszkód włączyć do treści, aczkolwiek na tym użyciu Wikipedii nie brakuje na przykład tego, żeby było gdzieś kliknij, edytuj tą mapę. I żeby ludzie byli też zachęceni do wikipedyści do edytowania, aczkolwiek mogłoby to dać fatalne rezultaty, jak kobieta nieprzygotowana osoba w jakiś duży fragment wyczytała na przykład całą Łódź i nagle zaczęła zmieniać granice miasta, albo coś rodzaju. No i oczywiście mamy warstwę z obiektami z Wikipedii, ja nie będę naszego geohasa, który oczywiście uwzględnia w przypadku OpenStreetMap nie tylko tą główną mapę, OpenStreetMap, ale też różne inne rendery, na przykład właśnie dla rowerzystów, z CloudMate, to jest właśnie możliwość ściągania fragmentu mapy na swój odbiornik GPS i wiele innych takich właśnie oprócz tego głównego renderu. No i wreszcie współpraca też polega na tym, w tej chwili już się zawiązała między OpenStreetMap Polską i naszym stowarzyszeniem, że na przykład jak robimy ekspedycje, to jednocześnie robimy zdjęcia do w Commons i jednocześnie koledzy rysują ślady i sobie robią mapy, to jego drugiemu zupełnie nie przeszkadza, jest, a z kolei mapy OpenStreetMap są używane do tego, żeby zaplanować trasę przejazdu. No tutaj właśnie koledzy sobie siedzą w samochodzie i w trakcie właśnie jednej z ekspedycji i podejrzewam, że ten samochodowy GPS zbiera również ślad dla OSM. A to jakaś komercyjna pracy jest, nie? No i tutaj oczywiście również na rowerach. No i teraz na koniec tak krótko wnioski, więc w OSM jest zdecydowanie dużo przyjaźniejsza społeczność, czy ja tak to odbieram, aczkolwiek może na zasadzie trochę kolesiowa niestety. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to, co mnie to wszystko zniechęca, ale to teraz zmienię, to zaraz. No tak. Dyskusja. No i właśnie rozwój kanałów komunikacji zwiększy nas na samo edytowanie. W zasadzie w OSM się nie gada, tylko się rysuje, tak? I początkujący jest od gryzienia, w każdym razie żadnego gryzienia nie odczuwamy przeciwnie. No i potem w OSM ten podstawowy edytor jest w miarę intuicyjny, ale sam flash jest w zasadzie mało sympatyczną technologią. I tutaj dla mnie był taki wniosek, że mimo wszystko jednak, gdyby w OSM nie było tej aplikacji flashowej, takiej podstawowej do edycji, to by to w ogóle ludzi nie przyciągało. A z kolei u nas można by pomyśleć na zrobieniu dla początkujących edytora w DXVIC, na przykład w Javie napisanego, który by zamiast okna edycji ludzi kierował i to by może pomogło w tym, żeby było więcej edytorów w Wikipedii i nie było tego zjawiska, jak teraz jest coraz mniej ludzi edytuje. Natomiast z kolei wada publiczna jest taka, że na przykład nie ostrzega o robieniu poważnych błędów, co tam po koledze narzekaj, że ktoś może właśnie drogę numer 1 przesunąć 300 metrów w złą stronę i go nie ostrzeże system, że robi coś złego. I tak samo w Wikipedii, jakby był edytor w DXVIC, to też by mógł powodować większą liczbę wandalizmu, bo byłoby łatwo, na przykład nie wiem, wywalić się karotę, czy pisać po prostu po z edytorem. No i to, co już mówiłem, jest ten ciekawy model działania czapki. Mi się na przykład osobiście to, jak działa Fundacja OSM, dużo bardziej podoba, dużo bardziej demokratyczna struktura niż Wikimedia Foundation, która jest taką, no, i to demokratyczną, i to nie demokratyczną. No.
ale z drugiej strony zastanawiam się, czy Fundacja OS, do Fundacji OSM nie przejdą różnego rodzaju konflikty i to może rozwalić trochę samą fundację. W pewnym momencie ktoś nam się obudzi, że nie można sobie w ramach fundacji na taką totalną demokrację pozwolić i jednak prowadzą systemy jakieś, nie wiem, przynajmniej pośredniej demokracji, czy ewentualnie nawet fundator zdecyduje, że jednak nie on musi być na stałe na przykład zarządcą. No i wreszcie przeniesienie, to już robimy w dużym stopniu, że mapy otwarte są właściwie jak takimi odpowiednikami naszych ekspedycji i właśnie również może bardziej przypomina to tematy otwarte nasze takie działania Wikipedia, Tex Manhattan na przykład, czy Tex London w Polsce, czy to nie było robione, że się wypuszcza grupę ludzi na określony teren, mówi im się, co na przykład mają sfotografować i to się robi przez jeden dzień, potem się zbiera zdjęcia i pomaga im się załadować takim zupełnym ludziom z ulicy, powiedzmy, ogłasza się tylko, że się gdzieś spotykamy i robimy sobie to. Bo ekspedycja to jednego z osób, które już siedzą w projekcie i ktoś z wszystko dokładnie zaplanowany. No i teraz to, co się zastanawiam, że OpenStreetMap i wandalizmy, więc jak na przykład czytam na liście dyskusyjnej, że nam się jakiś zły user pojawia, no mi to bardzo przypomina naszą listę, tylko że tam taki zły user pojawia się raz na dwa miesiące i oni deliberują, co z nim zrobić. U nas to by było oczywisty wandal, dostał bana i już, tak? Więc jak oni się zechcą tam zrobić z tym userem, to mówię, że no Wikipedia sobie nie z takimi radziła i najgorsi są tacy, którzy udają, że chcą zrobić coś dobrego, a tak naprawdę robią krecią robotę, ale chyba w OSM-ie jeszcze takich osobników nie było. Łatwo jest wykryć kogoś, kto rysuje drogę przez środek pola, która nie istnieje na przykład. I nie ma o czym tu dyskutować, tak? Nie ma drogi. Jak koleś kolejny takie wyrysowywuje, no to w końcu mu się mówi, żeby sobie poszedł. Przestał tak robić. Co na to? Tym, że różnica jest jeszcze taka, że na przykład polska społeczność nie może nikogo zbanować. Tak, więc mogą go tylko zniechęcać, ale właśnie... Gratuluję. No i to na tym koniec, także jak sam ewentualnie jakieś pytania, to bym chyba przeciągnąłem, obawiam się. No, witam wszystkich, nazywam się Zbigniew Czernik, jestem aktywnym rozpowiedzem. I tak, tutaj są ulotki do wzięcia, są małe ulotki, gdyby ktoś chciał, na przykład teraz ze znajomym, bo go ten projekt zainteresuje. I są duże ulotki, takie zupełnie nie niczego. Zachęcam do wzięcia. Tutaj właśnie w OSM obecnie mamy, Poli wspominał o konkursach, obecnie mamy konkurs na dodawanie Poi. Nagrody są zupełnie nieatrakcyjne. Specjalnie są nieatrakcyjne, żeby rzekłem. Żeby ludzie pochowali porządnie. Poi? No to są punkty, właśnie. To są po prostu punkty użyteczności publicznej. I można, że tak powiem, każdy może napisać coś podawać, można wygrać jakąś koszulkę, jakieś inne tam nagrody. No to właściwie wszystko. Dziękuję bardzo.